witamy bardzo serdecznie. Proszę Państwa, to jest taka okoliczność, która się rzadko trafia, aby wojewoda zachodniopomorski przyjechać na miejsce do wypadku do szczecineckiego szpitala, kiedy podpisać umowę o współfinansowaniu tego, co jest związane z przebudową szczecineckiego szpitala, czyli trzeci etap, bo tak przedsięwzięcie nazwaliśmy, oddział medycyny opieki medycznej, szpitalny oddział ratunkowy, ratownictwo medyczne, wyposażenie oddziału pediatrii. Przypomnę Państwu, że ta umowa dotyczy współfinansowania przedsięwzięcia poprzez Ministerstwo z rezerwy Ministerstwa Finansów. Ta procedura związana z uzyskaniem tych środków finansowych jest niezmiernie skomplikowana. My jako samorząd powiatu szczecineckiego, miasto Szczecinek, korzystaliśmy już z tej rezerwy ministerstwa. Dzięki tym środkom finansowym wcześniej wyposażyliśmy oddział medycyny, oddział internistyczny, oddział wozowo-ortopedyczny i salę operacyjną. Pan wojewoda przed chwilą miał okazję zapoznać się z tym przedsięwzięciem. I to jest drugie zadanie, które finansujemy z rezerwy. Aby takie środki uzyskać, trzeba najpierw dobrze przygotować wniosek. Później ten wniosek musi być zaopiniowany przez samorząd województwa jako znaczenie, jako przedsięwzięcie ważne dla województwa, zaopiniowane przez wojewodę zachodniopomorskiego. Później wniosek staje się już wnioskiem wojewody, jest skierowany do Ministerstwa Rozwoju. Ministerstwo Rozwoju, jeżeli to zaopiniuje pozytywnie, to dopiero idzie do Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów wniosek zatwierdza, dostajemy promesę, ale dysponentem środków finansowych i umowę, i dyspozycję co do środków finansowych i rozliczenie zadania należy już do wojewody zachodniopomorskiego. No jest nam niezmiernie miło, że dzisiaj tutaj w obecności nas wszystkich, pana burmistrza, pani poseł Małgorzaty Golińskiej, szefów szpitala, panie wojewodo, możemy tą umowę parafować. Dla nas ma to ogromne znaczenie, ponieważ część tego zadania dotyczy również oddziału pediatrycznego. Pan wojewoda miał okazję zapoznać się z przebudowanym oddziałem pediatrycznym. Ponad 600 tysięcy złotych ze środków finansowych jest przeznaczona na wyposażenie oddziału pediatrycznego. Jesteśmy w trakcie procesu inwestycyjnego, jeżeli chodzi o OIO, o szpitalny oddział ratunkowy i ratownictwo medyczne. Całe przedsięwzięcie ma nas kosztować około 6 milionów złotych. Tak jak panu wojewodzie przedstawiłem, właścicielami szpitala jest samorząd powiatu szczecineckiego, miasto Szczecinek. Jesteśmy chyba takim ewenementem, jeżeli chodzi o ten sposób organizacji takiej jednostki wojewódzkiej zachodniopomorskiej i chyba nielicznym w kraju. I staramy się wspólnie ułożyć na to, aby po pierwsze podwyższyć standard tego szczecineckiego szpitala. Pretendujemy, czy w zasadzie uważamy, że w tym kompleksie szpitalnym dzisiaj możemy mówić o wysokospecjalistycznych usługach wykonywanych przez nas i podmioty towarzyszące i chcielibyśmy, aby faktycznie nasi mieszkańcy w coraz większym stopniu mogli korzystać z wysokospecjalistycznych usług medycznych, a one będą wtedy, tylko wtedy, kiedy te procesy inwestycyjne będą realizowane i tak też czynimy. Bardzo proszę panie wojewodę też. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani starosto, pani poseł, panie burmistrzu, panie starosto. Szanowni państwo, no, trzeba przyznać, że w szalonym tempie związaliśmy odwiedzić szpitali, wszystkie oddziały. Mieliśmy nawet próbę, co się stanie, jak będzie awaria windy, wypadła na piątkę, po chwili się uruchomiła, pełne przygody mieliśmy w tym szpitalu, ale jednak system działa. Cieszę się, że jestem tu w Szczecinku, że będę mógł podpisać i przekazać 2 569 tysięcy z groszami na zadanie, które będzie tutaj wykonane, czyli SOR, OIOM i oddział pediatryczny. Cieszę się szczególnie dlatego, że to są oddziały bardzo specjalistyczne i bardzo ważne, istotne dla ochrony i ratunku życia pacjentów. Szczególnie cieszy mnie oddział pediatryczny, bo o dzieci musimy dbać i dobrze, że takie, że te pieniądze pójdą na ten szlachetny cel. Ja podpiszemy za chwilę z panem tutaj starostą. Wiem, że to nie są to ostatnie pieniądze, które kierujemy do tego szpitala, do tego miejsca. Ja staram się objąć całe województwo takim parasolem bezpieczeństwa, żeby pacjenci mieli jak najkrócej, najkrótszą drogę dojazdu do szpitala, gdzie będą poseł fantastyczną służeni. Mam nadzieję, pani starosto, to nie jest koniec. Jeśli napiszecie dobry wniosek, chciałbym podziękować pani poseł, bo na pewno też tam miała jakiś wpływ na to, że ta dotacja została przyznana. I razem może wspólnie zrobimy coś, co pozwoli dokończyć te elementy, te, które brakuje pieniędzy z tego co.
co wiem, to jeszcze trochę grosza brakuje. Bierzemy się do najlepszego, najpiękniejszego momentu, podpiszemy w tej chwili. To będzie historyczne, uwagiam się. Tak, zostaje panu wojewodzie. Proszę bardzo. Podpiszemy. Ja też, tak. I to jest dla mnie. A teraz to, co jest najważniejsze, panie starosto, to jest dla pana. Proszę bardzo. Tak, sami i proszę. Chciałem poinformować jeszcze, że naprawdę mam duży wpływ na wiele rzeczy, a na pogodę się nie miał wpływu. Także, szanowni państwo, obiecuję wam, że ale będę miał taki wpływ, to postaram się, żeby ta pogoda się zmieniła. Czyli forma już została dokonana, można powiedzieć, że jestem w stanie teraz, teraz moje służby, proszę państwa, przeleją na konto Starosty. Dziękuję bardzo. Proszę je dobrze wykorzystać i pisać o następne. Być może wojewoda z ławka, właśnie się pochyli na. Dziękuję za to, że dziękuję. Miasto z wizją PR. To dla was zmieniamy Szczecin. www.miastozwizją.pl. Europa w Gliwicach. Już dziś, 14 lipca, Piast Gliwice rozegra pierwszy mecz w ramach drugiej rundy eliminacji do Ligi Europy. Rywalem gliwiczan będzie utytułowana drużyna ze Szwecji, IFK Göteborg. Pierwszy gwizdek na stadionie miejskim o godzinie 20:45. W piłce nożnej wszystko jest możliwe, ale przed piłkarzami gliwickiego Piasta zadanie niełatwe. Dzisiejszy rywal to aktualny wicemistrz Szwecji. Jest to drużyna o wielkim potencjale i umiejętnościach. Piłkarze tego klubu aż 18 razy zdobywali mistrzostwo kraju, siedmiokrotnie triumfowali w Pucharze Szwecji i dwukrotnie sięgali po Puchar UEFA. Kapitan gliwiczan mówi jednak, że Piast jest dobrze przygotowany do tej rywalizacji. Czuję się bardzo dobrze, tak samo drużyna się czuje czekaliśmy na to spotkanie i właśnie pod to spotkanie między innymi się przygotowywaliśmy, więc na tym etapie już musimy być wszyscy gotowi. Niestety w Gliwicach nie udało się zatrzymać Kamila Wacka oraz Martina Neszpora. Jak przyznaje trener Radosław Latal, Wacek chciał odejść, natomiast Neszpor chciał dalej grać przy Okrzei. Przypomnijmy, że obaj zawodnicy byli wypożyczeni ze Sparty Praga. Klub z Gliwic próbował wykupić napastnika, jednak warunki finansowe postawione przez Czechów przewyższają możliwości Piasta. Żywiec, Magi, tam Badia. Mamy dobrych pomocników, na przykład Żywiec, Magi, Badia, więc tam bym problemu nie widział. Nam przede wszystkim na chwilę obecną brakuje taki typowy napastnik, wysoki, agresywny, dynamiczny, właśnie taki, jaki był Martin, no i myślę, że tutaj może być największy problem. Wczoraj Szwedzi trenowali przy Okrzei. Szkoleniowiec gości zapewnia, że ma dobrze rozpracowaną drużynę Piasta. Jego zdaniem najgroźniejszym zawodnikiem w naszej drużynie jest Sasza Żywec. Nie wiem wszystkiego na temat Piasta. Nawet by to było dziwne, jakbym wszystko wiedział. My mamy skautów, oni mają skautów, więc mamy całkiem dobre informacje. Oglądałem jeden mecz Piasta, więc mam tyle informacji, ile potrzebuję. Po meczu eliminacji Ligi Europy gliwiczanie nie będą odpoczywali zbyt długo. Już w najbliższy weekend startuje piłkarska ekstraklasa. Inauguracja sezonu dla zawodników z Gliwic odbędzie się w niedzielę w Krakowie meczem z Krakowią. Rewanż w Szwecji odbędzie się natomiast za tydzień. Na koniec dodajmy, że do składu wicemistrza Polski dołączyli nowi gracze, m.in. obrońcy oraz pomocnik Michał Masłowski. Kadra nie jest jeszcze ostatecznie zamknięta. Możliwe są kolejne roszady. Skład uzupełnią również zawodnicy, którzy do tej pory grali w rezerwach Piasta. Dla rolników.
Państwa, witam bardzo serdecznie na krótkim evenciku. Dziękuję, że jesteście mimo tej pogody. Historyczna chwila dla Polskiego Związku Rugby, bo za chwilę na piłkarskim stadionie staną bramki rugby. Zapraszamy wszystkich kibiców Trójmiasta na tę imprezę, która będzie sobota, niedzielę. To jest Mistrzostwa Europa Rugby 7, więc zapraszam wszystkich. Będą sympatyczne, dużo dynamiczne i na pewno, że każdy go będzie pamiętać ten pierwszy imprezę tutaj. Dziękuję bardzo. Szpital powiatowy imienia świętego Maksymiliana w Oświęcimiu już wkrótce wzbogaci się o cenne narzędzie diagnostyczne – rezonans magnetyczny. Nowoczesne narzędzie zostanie zakupione dzięki rządowemu dofinansowaniu i zaangażowaniu premier Beaty Szydło. Powstanie nowoczesna pracownia rezonansu magnetycznego. Zbudujemy ją faktycznie od zera wraz z montażem nowoczesnego aparatu rezonansu magnetycznego. Całość inwestycji to jest ponad 4 200 000 zł. Najważniejsza kwota 3 200 000 pochodzi z dotacji celowej. Jest to osobista decyzja pani premier Beaty Szydło. To jest, jak się okazuje, już w tej chwili podstawowe narzędzie diagnostyczne. Mając rezonans, będziemy mogli powiedzieć, że mamy kompletnie wyposażony szpital, jeżeli chodzi o diagnostykę. Na chwilę obecną diagnostyka rezonansem magnetycznym jest, bym powiedział, podstawowym narzędziem diagnostycznym w schorzeniach zarówno urazowych, jak i innych chorobach organicznych tkanek miękkich i układu kostno-stawowego. Jest to olbrzymi skok jakościowy pod względem czułości diagnostycznej, ale również i bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa w tym znaczeniu, że nie ma ubocznego udowodnionego działania tym sposobem diagnozowania, w przeciwieństwie do tomografii komputerowej, która jest działaniem opartym na promieniowaniu rentgenowskim, a tutaj wykorzystujemy pole elektromagnetyczne. Jest badaniem powtarzalnym i szczególnie dokładnym. W naszym szpitalu funkcjonuje oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym. Też bardzo dużo zabiegów wykonuje oddział ortopedyczny i te dwa podstawowe oddziały będą korzystać w tym zakresie. W tej chwili musieliśmy jeździć do Chrzanowa, żeby wykonać te badania. I generalnie rzecz biorąc, w tej chwili, tak jak parę lat temu, tomograf no, też wydawał się, że to jest taki sprzęt, który, że tak powiem, jakoś tam po prostu klasyfikuje wyżej dany szpital. Tak w tej chwili rezonans z takim podstawowym sprzętem się staje, ponieważ no, nowym sprzętem jest takie pracownie PET, które są no, już w wielkich ośrodkach klinicznych usytuowane. Czekamy również na środki z regionalnego programu operacyjnego, które mamy już wstępnie jak gdyby wydane. Będziemy remontować ginekologię i położnictwo oraz chcemy postawić na psychiatrię dzienną, czyli te dwa oddziały chcielibyśmy gruntownie wyremontować. Ale na dzień dzisiejszy oczekujemy na podpisanie umowy z wojewodą małopolskim na, tak powiedziałem, na zakup i budowę pawilonu i zakup rezonansu magnetycznego. To jest bardzo dobra informacja dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne. W tej chwili trwa duża inwestycja termomodernizacji. Pozyskaliśmy środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To jest przede wszystkim ocieplenie budynku tego głównego i budynku, w którym mieści się administracja. Te dwa budynki będą tutaj docieplane, modernizowane. Na pewno to pozwoli nam na oszczędności związane z ogrzewaniem. I cieszymy się bardzo, że się to wreszcie nam udaje zrealizować. Już wkrótce ruszy wyczekiwana przez oświęcimian inwestycja przebudowa drogi powiatowej ulicy Słowackiego. W przekazaniu terenu wykonawcy prac wzięli udział m.in. starosta oświęcimski Zbigniew Starzec
oraz naczelnicy Wydziałów Inwestycji Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Włodzimierz Gębiś i Katarzyna Węgrzyn-Madeja. Zadanie jest realizowane w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Ulica Słowackiego wreszcie doczekała się swojej kolejki. Będzie gruntownie przebudowana wraz z tarczą skrzyżowania Słowackiego z tysiąclecia. Dwuetapowo w 2016 roku od Dąbrowskiego do tysiąclecia nowa nakładka z przebudową tego parkingu, który mamy za sobą. Będziemy go cofać troszeczkę do tyłu, żeby... No bo tutaj jest bardzo ciężko się włączyć do ruchu. I w tym roku dalszy etap do ulicy Olszewskiego, to już gruntowna, od tysiąclecia do Olszewskiego. To już parkingi po obu stronach, z nakładką, z kanalizacją. Koszt na ten rok 1,5 miliona złotych. W kolejnym roku kolejny odcinek, aż do ulicy Zaborskiej. W ramach inwestycji przebudowana będzie jezdnia, chodniki, kanalizacja. Utworzone zostaną parkingi, z tym, że tutaj odmiennie, ponieważ jest ruch duży autobusów na tej ulicy, parkingi będą zorganizowane w sposób parkowania podłużnego, tak jak to ma miejsce w chwili obecnej, z tym, że będą tutaj te parkingi w odpowiedni sposób skonfigurowane, tak aby spełniały wymagania współczesnego ruchu drogowego, żeby po prostu były bezpieczne. Już dochodzą do nas słuchy, że mieszkańcy na wzór ulicy Olszewskiego będą pisać i monitować o wycinkę tych drzew. Ja będę przeciwny, ponieważ ulica Olszewskiego została gruntownie wygolona, mówiąc kolokwialnie, z dużego drzewostanu. Także tutaj póki co ulica jest tak szeroka, że parkingi po obu stronach nie spowodują wycinki drzew. Ale tu mamy inny problem. Mamy problem z organizacją ruchu, ponieważ tak, mamy do 4 sierpnia Światowe Dni Młodzieży. Firma Baninex realizuje inwestycje pod nazwą Droga Współpracy Regionalnej i gruntowna przebudowa ulicy Chemików, więc myślę, że przez dłuższy okres czasu to rondo, to skrzyżowanie, przepraszam, będziemy musieli zostawić drożne, bo tutaj będzie tyczony objazd dla inwestycji pod nazwą Droga Współpracy Regionalnej. Także mamy... No, dzieje się w Oświęcimiu, mieszkańcy są narażeni na uciążliwości nie tylko zapachowe, ale również i komunikacyjne. Ale w myśl starego przysłowia, żeby miało być lepiej, musi być troszeczkę gorzej. Ja się bardzo cieszę, że w tej kadencji ta ulica będzie gruntownie przemodernizowana. Trwają wakacje w Miejskim Centrum Kultury. Oferta jest szeroka i każdy może wybrać coś dla siebie. My towarzyszyliśmy uczestnikom zajęć wakacyjnych z kamerą podczas zajęć projektowania mody i biżuterii i na mini dyskotece. Wakacyjna oferta MCK to również zajęcia z zumby, poranki filmowe w kinie Centrum, szachy XXL, kultura w plenerze. Inauguracja odbyła się w minioną sobotę. W wakacje odbywają się również liczne warsztaty, zarówno na miejscu, na przykład dziennikarsko-fotograficzne, jak i wyjazdowe w plenerze. Są również warsztaty i ćwiczenia teatralne. Szczegółową ofertę zajęć wakacyjnych znajdziecie Państwo na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury i na ulotkach. Zachęcamy tych wszystkich, którzy wakacje spędzają na miejscu, do skorzystania z oferty MCK i uczestniczenia w różnych zajęciach.